I dzień dobry, po raz drugi Warcabowa Polsko, meldujemy się na rundzie numer 2. Rundzie numer 2 finału 45. Mistrzostw Polski w Warcabach, a ze mną zgodnie z zapowiedziami moimi i jej Natalia Sadowska, dwukrotna mistrzyni świata w Warcabach. Cześć, cześć Natalia. Cześć wszystkim, hejka, witam. Śledziłaś przebiegi pierwszej rundy? No śledziłam, wiadomo, i trochę byłam zaskoczona. Co najbardziej cię zaskoczyło? Wyniki czy konkretnie przebieg jakiś? No wiadomo, to jakby jedno z drugiego wynika. Nie spodziewałam się, że będzie tyle jakichś tam błędów, przewrotów akcji, w sumie takich prostych błędów, i to chyba pokazuje, że niektórzy są nierozgrzani. Rozumiem, że prosty błąd na pewno trzeba wypunktować, to jak przegrał Łukasz Kosobuski z Gronosem. No tak, to w ogóle nie pod, w sensie, nie że niepodobne do niego, ale aż nie wypada tak, no troszkę za proste, bo rozumiem, można wpaść na kombinację, ale no ta już była taka totalnie, no jak na dwukrotnego mistrza Polski, to może nie wypada. Dwukrotny mistrz Polski, który wpadł na taką dwuruchówkę. W międzyczasie też na podglądzie na kamerce mamy pierwsze ruchy wykonane partii Kuczewski-Stacewicz. 32-28 Filipa, no i Staku odpowiada szybko wymianą na 22. Co będzie kontynuował Filip z naszego repertuaru debiutowy w tym akurat rozpoczęciu partii? Nie wiem, on ma jakieś tam zawsze swoje różne przygotowania, swoje warianty, więc na pewno nie będzie blefował ani żadnych dziwnych rzeczy. Na pewno to, co zagra, będzie miał gdzieś tam głęboko przygotowane. No chyba że wiadomo, przeciwnik zmieni. W drugiej partii, przepraszam, na razie zrobione przez Karola Cichockiego, 33... Przepraszam, ten kaszel dzisiaj będzie mnie trochę męczył. 33-29 i w odpowiedzi Dudiego 19-23. No i Karol Cichocki agresywnie 35-30. Jak już jesteśmy przy Karolu Cichockim, to co powiesz o tej pierwszej partii z Bogdanem? No śmiałam się z komentarza Bogdana. W sensie to, co powiedziałeś, że spotkałeś go na korytarzu i powiedział, że chciał wygrać i dlatego przegrał. No i stwierdziłam, że tak jak zawsze jestem miła i wszystkich broniłam na losowaniu i tak dalej, no to tutaj już mogę nie być miła, bo to nie była partia, gdzie umówmy się, Bogdan jakkolwiek mógł zagrozić Karolowi, i no nie była to partia taka, że powiedzmy grasz Bonara, grasz ostre pozycje i gdzie Karol mógł ewentualnie popełnić błąd, tak? Więc to była raczej jednobramkowa partia i tyle. Gdzieś tam zupełnie raczej Bogdan zagrał ją bez pomysłu. No dobra, już jesteśmy przy Bonarze i takim szukaniu zaostrzania, to na pewno przychodzi na myśl partia Szymon Policeusz, Piotr Chmiel. Co powiesz o tamtej? No byłam w sumie zdziwiona to, jak Piotrek z lepszej pozycji wpadł w tarapaty. Oczywiście powinien przegrać, bo sam chyba sprawdzałeś, że komputer pokazywał ponad 2. No ale cóż, jeszcze pokazało to, że Szymon nie jest gotowy na wygranie partii. Gdzieś tam pod presją czasu nie potrafił zrealizować ogromnej przewagi, bo była ogromna. No i fakt, że Piotrek mógł przegrać w ogóle partię, bo wiemy, że mało przegrywa, no to byłam dość zaskoczona. Jak widać, teoretycznie ze słabszym przeciwnikiem jest łatwiej przegrać jemu. Trafne i pewnie ciekawe spostrzeżenia. W międzyczasie możecie zobaczyć na streamie, uruchomiliśmy wreszcie to mamy, wreszcie uda się, mam nadzieję, nam to fajnie wykorzystać, czyli podgląd na bio zawodników. Teraz możemy powiedzieć, Filip 86, tętno 22, poziom stresu raczej wyluzowany, poziom energii życiowej 41. No i co ciekawe, bardzo podobne wskazania u Staka. 86 tętno, 35, minimalnie bardziej zestresowany. No i też 41% baterii energii dnia. Mniej więcej startują z tego samego poziomu. Filip jakby teraz zupełnie się wyluzował, bo poziom stresu w ogóle już znikł z wykresu. Czy to ma jakiś wpływ? No.
pojawił się z powrotem na poziomie 34. Jeżeli chodzi o partię Amadeusza i Wieczorka z Sebastiana, to miałem podgląd po partii na to, jak się zachowywały ich ciała. No i w tych kluczowych momentach tam były bardzo wyraźne zachwiania, czy tam tętna, czy właśnie poziomu stresu. Teraz na razie panowie startują z niskiego poziomu. Jak myślisz, jak w ogóle to będzie przebiegało przez partię? Czy tętno będzie raczej właśnie takie spokojne przez całą partię i będzie troszkę powoli rosło w końcówce? Bo tak wiem, że było u Marty Bańkowskiej, czy jakoś w danych momentach może to wyraźnie się zmieniać? Nie, no pewnie będzie tak, że u osób, które będą miały niedoczas i jakieś tam może też problemy pozycyjne, że będzie pewnie skakało do góry. Jestem też ciekawa, jak jest w momencie, kiedy ktoś wpada na kombinację, czy automatycznie widzimy skok wtedy, bo wiadomo, że automatycznie organizm jakiś tam bodziec stresowy ma i tak dalej, więc myślę, że też to mogą być takie momenty, gdzie zobaczymy wskaźnik do góry. Albo moment, kiedy przeciwnik zaczyna ci robić kombinację. To będzie też całkiem ciekawe. No tak. Wszyscy nasi zawodnicy tutaj ruszają się dosyć spokojnie, no ale bardzo szybko debiut rozgrywa Gronowski Wieczorek. Bartek zapytał tutaj na czacie, bo zaraz do czatu też się odniesiemy, czemu tak się wydarzyło. Ja mam teorię, dlaczego tak się wydarzyło, ale do niej zaraz wrócę. Ciekawie zaczęli partię Łukasz Kosobucki i Polinceusz Szymon, bo oczywiście Łukasz 35-30. I po 20-25, Łukasz 33-29, 17-22. Na pewno Łukasz dotknięty tym, co go spotkało w pierwszej partii, czyli ta głupia porażka, teraz może będzie chciał się w jakiś sposób odegrać. No i przy okazji chcę poprawić statystykę pytania Iwana, bo widziałaś ankietę z pytaniem Iwana? Nie, nie widziałam, co było. Iwan wczoraj mnie poprosił o to, żebym wystawił ankietę na kanale czy tam gdzieś z pytaniem, ile razy w trakcie całego turnieju zostanie zagrane w pierwszym ruchu 35-30. To dlatego. To jest 66 partii. Ile razy byś typowała, że będzie na zagrane? 66 partii? Jak to 66 partii? Tyle jest? Aha, no, 6 partii w 11 rundach. No dobra, w poprzedniej była jedna i teraz jest jedna, tak? Tak, no to jest druga. No to pewnie, myślę, że pod koniec może być więcej. Ale no max bym obstawiła z 12. To bardzo dużo. Jeżeli 66 partii, 12, 35-30, to znaczy, że to by był co piąty wybierany ruch. Nie, chciałam powiedzieć 7. Okay. Bo miałam dodać plus 1 do każdej rundy. I teraz odpowiadając na pytanie Bartka, dlaczego tak szybko posuwają Sebastian i Bartek? Sebastian i Bartek, tak. Moja teoria jest taka, że Sebastian bardzo lubi grać debiut bardzo szybko, mając taką presję czasu na przeciwniku. No i gra ogólnie szybko, tak? A Gronos jest taką osobą, która nie da sobie w kaszę dmuchać i będzie odpowiadał tym samym. Jak grałem z Sebastianem partię w półfinale w zeszłym roku, to było tak, że on robił ruch, ja zrobiłem ruch, on go nie zapisał i od razu robił odpowiedź. Ja mówię, ja też sobie nie chcę dać się tak w kaszę dmuchać, ja też od razu odpowiedź. I on też ruch, i ja ruch. I zrobiliśmy chyba po 7 albo 8 ruchów. No i Sebastian dopiero zaczął zapisywać, ale wygrałem tę gierkę małą. Nie? Mówię, no dobra, teraz może. No ale teraz umówmy normalnie. Się, na planszy nie stoi nic. Więc. Kurczę, nie mówcie, że wam tnie. No, trochę cięło, bo ja też zerkam na YouTube'a. Widzę taki ten. Kliknij, aby sprawdzić, nie przeczytałem powiadomienia. Bo ja niestety poszarpałem się na to, żeby wystartować też na Twitchu. I niewykluczone, że przez to. Oj, oj, oj. I niewykluczone, że przez to. Dźwięk nie, ale wideo tak. No tak, to widać, że trochę nas tnie. Nie mamy dużego klatkarzu, więc nie jesteśmy na 60 FPS-ach, tylko na 30, więc teoretycznie internet nie jest obciążony. Dobrze by było, gdybym mógł z tej transmisji wyrzucić jednak ten Twitch, ale nie mogę tego w trakcie zrobić. Edytuj nazwę i opis transmisji, a może i mogę? Zobacz swoją transmisję na żywo w przeglądarce.
Przejść do panelu kontrolnego YouTube Live. Jak ja bym wszedł na przykład, słuchajcie, na Twitcha i tutaj z tego poziomu jakoś spróbował zamknąć transmisję. Czy jest to możliwe? Natalka, masz dostęp do partii, możesz swobodnie je przesuwać, wybierać, którą. Opowiedz nam coś o tych debiutach, co tam się podziało, a ja spróbuję zainterweniować z Twitchem. Okej, okay, one są tutaj na Lidrafcie się same aktualizują, tak? Nie, ręcznie musimy Trzeba przesuwać. ręcznie, aha, ręcznie trzeba wszystko, dobra. To już patrzę. Co tu się dzieje z tagu Filip? Okej, okay, tak. Dobra, poprzesuwamy trochę. Tak. Dobra, czyli Filip poszedł na bandę. Kuba tak, Filip tak, Kuba tak. No i teraz jest prawdopodobne, że Filip pójdzie 32-27, pójdzie 2 za 2. I dość znana teoria. Damian sam lubi ten debiut białymi. Czarnymi nie wiem. Pamiętam go zawsze, że gra białymi. Ale zobaczymy, czy Filip się zdecyduje, czy coś innego. Podejrzewam, że tak pójdzie. Dobra. Czekaj chwilkę. Czy tutaj dobrze? Dlaczego na tym kanale zawsze są kłopoty techniczne? Też bym chciał to wiedzieć. Słuchaj, Crazy Anko. Jaką ty masz pozycję w Filip Kuba Stacewicz? Na czym? Na Lidrafcie. Ej, no właśnie, cofnąłeś No mi. dobra, wiesz co, bo nie zrobiłem z ciebie współautora. Możesz teraz przesuwać jeszcze raz? No wcześniej też mogłam, No ale dobra, ale no tylko u ciebie mogę. to było widać, a teraz widać tu i tu, wiesz? A, okej. Dobra, coś tu mi się da. Okej. Tak, dobra. Karol, tutaj nic się nie dzieje. Karol z Karolem, dopiero początek sam. Było tak i tak. Tyle mamy. Piotrek z Bogdanem. Okej. Okay. Debiut poszedł tak. I od razu tu i tu. No dobra. Podobne do partii Filip Kuba, ale Piotrek już zmienił. Co tutaj się dzieje u Łukasza z Szymonem? Łukasz z Szymonem. Tak. O, Szymon pasywnie. Powiedzcie mi w międzyczasie, cały czas tnie mam wideo, czy się poprawiło? Bo teraz widzę, jakby było już ok. Jakby nie cięło. Dobra. Ojejku, przecież Sebastian z Bartkiem zaraz skończą partię. Jak takim tempem będą grali? Co to są jakieś jaja? 2:48, 2:48. Jezu, serio? Przecież to nie ma sensu. No trochę w tym prawdy, Adam, że problemy techniczne to wynikają z tego, że właśnie wokół tego tutaj muszę latać sam, w sensie organizacyjnie i transmisyjnie. Samą transmisję też dobrze jakby poprowadziła więcej niż jedna osoba. Ciężko to wszystko trochę ogarnąć, no ale się staram jak mogę. W chwili obecnej jest ok. To piszcie mi tylko, jakby znowu zaczęło, bo tutaj o, znowu widzę, jakiś error wyskoczył. Ale nie, F tak, znowu coś pominąłem przed chwilą. Ajajajajaj, no.
Nie wiem, czy nie zrestartować streama, słuchajcie. Oh no. Nie wiem, czy nie zrestartować streama po prostu bez Twitcha. Bo nie wiem, w jaki sposób mógłbym Twitcha odłączyć teraz. Dobra, co tu się zadziało? Nic jeszcze. No dobra, jak powiecie mi, że będą jakieś problemy i będzie regularnie ciało, to wtedy zastanowię się poważnie nad tym, żeby zrestartować ten stream. A teraz w takim razie idziemy do merytorycznej, mam nadzieję, części. Co tam się dzieje? Bogdan zapytał, jak oceniamy przygotowania młodego Stacewicza. No już nie taki młody. Ale ile jest... ma lat? Nie wiem, 21? Może 22? Może 22 już. A oni są rówieśnikami? Jeden Kuba z drugim? On no jest jakaś właśnie... rogoźnicy? Właśnie nie wiem, czy są. Chyba jeden rocznik. To może 22 mają. Na jakiej ty partii teraz jesteś? A wbiłam teraz Karola z Karolem. Wbiłaś do końca, tak? Okay. Tak. No. Raptem 6 ruchów. Dobra. Miel Bańkowski. Mamy 8-12 w piątym ruchu ostatnio w transmisji. Ktoś grał ten debiut 32-28. Ktoś grał ten debiut w pierwszej rundzie. A chyba Staku z Dudim. No ale to w końcu popularny debiut, więc nie ma się co dziwić. To może odpowiem Kubuni odnośnie Kuby Stacewicza, że ja myślę, że tak jak startuje z, bodajże z ostatnim numerem startowym, czy jednak Szymon jest ostatni, ale myślę, że Kuba Stacewicz poszedł do góry i że wcale nie będzie takim łatwym orzeszkiem. Staku z Dudim to grali. No właśnie, Piotr mówi, nie widzimy tego, co pokazuje Natalia. Jeszcze jeden teścik możemy, Natalia, zrobić. Teraz jesteś na partii Chmiel Bańkowski? Nie. Okej, okay. Czyli jak ja zmieniam partię, to ty nie widzisz, że ja zmieniam? Nie widzę, jestem cały czas na Karolkach. Okej. Okay. Dzięki za suba, Rawka 89, dziękuję bardzo. Cały czas dostaję... Jak jest, słuchajcie, z tą transmisją? To ważne, żeby nie zrobić faktycznie tego restartu i nie puścić transmisji jeszcze raz na po prostu YouTubie bez żadnych dodatkowych tutaj komplikacji. Bo dostaję cały czas te alerty o pominiętych klatkach po 20 parę procent. Wiem, że to nie jest może dużo pominięcia, ale tam wpływa na pewno na jakość oglądania. No i chyba kategorycznie jednak zrezygnuję z tego, z tych prób streamowania na YouTube i Twitchu, bo ewidentnie to się gryzie. Przynajmniej w tym programowaniu. Więc napiszcie mi bardzo proszę, czy jest dobrze, czy jest źle. Marcinio mówi, że jest gites teraz, dobra. I nie było ostatnio żadnych zacięć? Wszystko szło płynnie? U mnie jest okej, okay. Dobra, to na razie zostawiamy, nic się nie dzieje. Co się tymczasem dzieje w sercach i w energii zawodników? Wyobraź sobie, że odkąd zaczęli, Filipowi trochę urósł poziom baterii, tej żywotności, a to ci rośnie wtedy, kiedy odpoczywasz. Czyli Filip jakby czerpał przyjemność i odpoczywał przy warcownicy, a Staku 1% stracił. Tętno cały czas, 81 u Filipa, więc też trochę spadło o 5 punktów i 76 u Staka. Spadło tam o mniej więcej też 5 punktów, a poziom stresu 24,13. Jakby panowie byli na wakacjach, pod Palemką, na plaży, kurczę, no, nic ich te warcaby nie stresują. No ale póki co to wiesz, nie ma czym się stresować. Jest debiut i spokojnie. Ale może już z Bartkiem się zaczynają stresować, chociaż przy godzinie 50 na zegarze to raczej... Raczej nie ma co, chociaż pozycja lepsza dla Seby delikatnie. Dobra, czekaj, idziemy do tej partii.
Bo nie mamy wbitej całej, No tak? O nie, bo kurczę! już są za daleko. Co? Oni są 6 na 6? A nie, to ja nie widzę. Już widzisz 6 na 6? Mhm. Aha, to ja widocznie. To ja odświeżam, bo jeszcze nie widzę Co, oni takiej. na remis się umówili? Nie wątpię. Dwa, czy faktycznie. Ojeja, no nie wiem, dziwne to trochę dla mnie, ale okej. No dobra, to wklepiemy te partie. 38, 11, 43, 38. Coś mi się Gdzie tu wydaje, duch że to jest. walki? Coś mi się wydaje, że to jest takie. Nie wiem nawet, jak to skomentować. No, ja też nie mam słów. To jest jakiś skandal. No nie mam taki ruch jak 34-30 w tej pozycji. To jest takim, no nie do końca można powiedzieć. Na walkę ruchem. Chcieli po prostu, żebyśmy mieli mniej roboty i dać nam jedną partię do komentowania mniej. No to szkoda, ja tu myślałam, że Seba da nam dużo emocji. Cóż możemy powiedzieć? No, jestem zdegustowana. Jeszcze tak oddaję tempo w tej pozycji. Czy ten Filip cały czas myśli nad czwartym ruchem? Zaraz odświeżymy, zobaczymy. No właśnie, odświeżam i nic, No więc. to jakoś mnie to specjalnie dziwi. A czas mu uchodzi, czy czasu nie widzimy? Ale to jest jeden live, gdzie nie widzimy czasu chyba. No tutaj nie widzę właśnie. Co tam jeszcze u ciebie, Natalka? Co opowiesz widzom? Nie wiem. Trudne pytanie zadałeś. Zbyt ogólne. Kiedy będą mogli cię zobaczyć przy warcownicy? Wkrótce! To znaczy za 3 tygodnie. Na jakim turnieju i w ramach czego? Na Pucharze Świata. Również w Julinku dla zaskoczenia lokalizacji. Julinku, w którym cię jeszcze nie było. Jeszcze mnie tam nie było. Powinnam być właśnie teraz. Wojciech napisał, tak, zacina. Dobra, teraz mi zacina. Okej. Dobra, słuchajcie, to w takim razie prosta sprawa. Dawać wieczorka, bo tam jest gra. Oni już skończyli, oni już zremisowali w 41 ruchu. Bo No nagle właśnie przestali robić Arleta szybkie ruchy. napisała, no to już przestałam kibicować sobie. No, musimy No. tutaj Poszła ustawka na dać remis po prostu. reprymendę. No. Najprawdopodobniej. Nie wiem, albo tak szybko grali. Cholera Nie wie. no, wydaje mi się, że nie było ustawki, po prostu Szybko debiut poszedł, potem szybka gra. to jakaś kwestia chyba honoru była, tak wyglądało. No mówię, jeden i drugi po prostu potrafi czasami bardzo szybko zagrać w debiucie. No I żaden nie chciał i odpuścić. żaden nie chciał odpuścić i na siłę grali całą partię w ten No ale sposób. dobrze, no. To nie ten turniej. Moi drodzy, resetujemy streama, zamykamy go i odpalamy go jeszcze raz pod innym linkiem, więc wejdźcie proszę na kanał Warcaby za chwilkę na YouTubie i ta transmisja będzie odpalona. Dosłownie zajmie mi to 3 minutki. I do zobaczenia. Widzimy się za momencik. Poczekam tylko, aż wszyscy to wysłuchają.